Hejo, hejo! Kupiłam ostatnio miętę i już wiem, że na pewno jej całej nie zużyję, a ja nie lubię nic marnować. Więc ją zasuszę i zaraz pokażę Ci, jak to robię. To moja sprawdzona metoda, prosta, szybka i każdy jest w stanie to zrobić. Najpierw obcinam sobie miętę, która powędruje do zasuszenia, a resztę zostawiam i na pewno pięknie mi zaraz wypuści nowe listki. Więc pierwsze, co potrzebujesz, to nożyczki. I teraz robisz sobie ciach, 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 ciach i gotowe! Tą miętę odstaw i regularnie podlewaj, nie zapomnij! Uwielbiam pić napary z mięty na wszystkie problemy z brzuszkiem, na wzdęcia, na gazy, na przelewanie w żołądku, na skurcze, naprawdę na wszystko się sprawdzi. Zobacz, jak dużo jej mam i nic się u mnie nie zmarnuje. Teraz będziesz potrzebować jeszcze jednej rzeczy, ale na pewno ją masz, nie martw się, kartonik papierowy. Ja wszystkie swoje zioła zawsze suszę w kartonowych takich pojemniczkach i odkładam je w ciemne i suche miejsce. I to jest bardzo ważne, bo inaczej zioła stracą swoje właściwości. Jeśli nie będą przechowywane w ciemnym i suchym miejscu, to mogą się ulotnić bardzo ważne substancje, zwłaszcza olejki eteryczne. No i gotowe, teraz idę odstawić do zasuszenia. Pa, pa, dzięki!